Dla wielu z nas poranki bywają trudne, szczególnie zimą, kiedy brakuje nam trochę słońca, to jakoś ta kołdra nie chce wypuścić nas ze swoich ciepłych ramion. Szukamy wtedy takich produktów, które pomagają nam odżegnać trochę senność. Często jest to kawa, ale może dla wielu z nas to może być też czekolada, która pomoże nam lepiej tę senność odżegnać i bardziej intensywnie postawić nas na nogi. Kawa oczywiście, wiadomo, ma sporo kofeiny, ale czy każda ma tyle samo kofeiny i którą najlepiej o poranku wybrać? Czekolada oczywiście ma w sobie trochę kofeiny, ale czy ta kofeina wystarczy, żeby odpowiednio postawić nas na nogi? Sprawdzimy to dzisiaj bardzo dokładnie. Przed nami kilka porównań, ale pomoże nam w tym dziś mój nowy przyjaciel, mój nowy ekspres De'Longhi Primadonna Class. Przyznam, że zaprzyjaźniłam się już z nim bardzo i codziennie pomaga rozpocząć mi intensywniej dzień. A sami wiecie, jak siedzi się w domu, to nie jest to do końca takie proste. Zaprzyjaźniłam się z nim z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że estetyka jest dla mnie ważna, a on naprawdę jego włoski, a z drugiej strony prosty design, który pasuje do każdego wnętrza, naprawdę potrafi ująć. Jest bardzo prosty w obsłudze, wszystko dzieje się automatycznie za pomocą jednego kliknięcia. A co najważniejsze, robi naprawdę dobrą kawę. Gdzie tam kawę? 12 różnych kaw. Możliwe, że jest to zasługa stalowego młynka albo też systemu spieniającego mleko, który potrafi spienić piankę na cappuccino jak najlepszy barista. Niedawno przeczytałam informację, że żeby dostarczyć sobie taką samą ilość kofeiny, jaką mamy w filiżance kawy, trzeba by było zjeść 14 tabliczek zwykłej czekolady mlecznej. No, nie jest to takie proste i chyba powinnam tutaj się zachować jak profesjonalny prawnik i odpowiedzieć, no to zależy. Po pierwsze, zależy to od rodzaju kawy i od ilości ziaren, z których ta kawa jest zrobiona. No, po drugie, zależy od czekolady. Jaka to jest czekolada, ile ma w sobie masy kakaowej. No i tak naprawdę jest jeszcze jedna informacja, która totalnie rozwaliła mi głowę ostatnio, bo dowiedziałam się, że zawartość kofeiny w czekoladzie zależy od regionu, skąd pochodzą ziarna, ale o tym za chwilę. Porównajmy więc kilka przykładów. Na początek espresso, jedna z moich ulubionych kaw, muszę przyznać. Czy najbardziej mocna? No właśnie, taka filiżaneczka espresso ma gdzieś tak 60-70 mg kofeiny. To wcale nie jest najwięcej, mimo tego, że to espresso jest bardzo mocne, ale ono jest mocne, wyraziste, ale niekoniecznie mocno kofeinowe. To co? Zrobimy taką kawę. Moc takiej kawy oczywiście zależy od tego, ile ziaren użyjemy do jej zrobienia. No i to jest to, za co naprawdę bardzo lubię ten ekspres, czyli za personalizację, bo ja sobie mogę wybrać sama, jaką ja chcę mieć ilość ziarenek kawy do mojej ulubionej kawy. Do ulubionej kawy na przykład mojego męża Radka. Bo mogę tutaj mieć zapisanych domowników i kawy według ich preferencji, więc jeśli robię kawę mojemu mężowi Radkowi, to wystarczy, że z 6 dostępnych profili użytkownika kliknę espresso z oznaczeniem, które wybrał Radek i już wiem, że przygotowuję bardzo małe espresso, które nazywamy też ristretto z większą dawką ziaren kawy. Stalowy młynek mieli ziarna i spersonalizowane espresso jest gotowe. Gdybym chciała przygotować moją naprawdę ulubioną kawę, którą De'Longhi mi proponuje, to nacisnęłabym, moi drodzy, macchiato N, bo to jest moja personalizacja, ale chcę Wam teraz opowiedzieć o kawie Americana. I w tym przypadku akurat producent idealnie domyślił się, jakie są moje potrzeby, bo potrafił mi zaproponować dokładnie taką Amerykanę, którą uznałabym sama za idealną. Ale mamy tutaj też coś, co jest idealne albo dla leniuchów, albo dla super zabieganych osób, którą oczywiście jestem, bo mogę skorzystać nawet z aplikacji i wybrać sobie Amerykanę, naciskając dosłownie guziczek, będąc w drugim pokoju, albo całkiem niedaleko i robiąc zupełnie coś innego, a moja ulubiona kawa w tym czasie właśnie się zrobi. Fajne jest też to, że tutaj też mogę personalizować swoje ulubione kawy. Jest też z nami Adam. Adam, na jaką kawę masz ochotę? No słuchaj, ale ja mam tutaj 12 różnych kaw, więc musisz trochę mi bardziej szczegółowo powiedzieć naprawdę, na jaką kawę masz ochotę. Czy to ma być latte, cappuccino, macchiato? Może być cappuccino.
zrobię Ci idealne cappuccino, ale mogę Ci zaproponować trzy różne możliwości wysokości pianki. Z jaką górą pianki chcesz się zmierzyć? Jak gruby jestem, to największą. Dobra, będzie największa pianka dla Ciebie. Mamy tutaj takie trzy możliwości wysokości pianki. Zobaczysz, ta pianka będzie perfekcyjna. Ona wychodzi idealna też dlatego, że karafka jest tutaj termiczna i trzyma idealną temperaturę mleka przez długi czas. Takie cappuccino wydaje nam się takie delikatne i takie niewinne, ale ono wcale nie ma mało kofeiny, dlatego często we Włoszech właśnie od cappuccino zaczyna się dzień, bo ono ma dokładnie taką samą dawkę kofeiny, jak na przykład espresso, które wydaje nam się takie mocne i pobudzające. Cappuccino jest zdradliwe, uważajcie na nie. Muszę przyznać, że nigdy nie lubiłam mlecznych kaw, bo denerwowało mnie czyszczenie tego całego espresso i tego całego mlecznego systemu. Tutaj nie ma takiego problemu, bo naprawdę wszystko robi się samo. Wystarczy przekręcić pokrętło, aby system sam rozpoczął czyszczenie. A potem cały ten pojemnik spokojnie można wrzucać do zmywarki. Czasem jest tak, że wieczorem mamy ochotę na coś ciepłego i kiedy ktoś proponuje nam kawę, to mówimy: o nie, nie, to już jest bardzo duża dawka kofeiny, to ja wybiorę zieloną herbatkę. No i moi drodzy, nic bardziej mylnego, bo zielona herbata też ma kofeinę poza teiną. No może dlatego nie działa na nas tak bardzo pobudzająco, aż tak pobudzająco, my po prostu nie jemy i nie żujemy liści herbaty. Ale ona też ma kofeinę i też może być dobra na początek dnia, a niekoniecznie na sen. No na sen wybrałabym raczej rumianek. Ale jeśli chcecie zrobić naprawdę dobrą zieloną herbatę, to pamiętajcie o właściwej temperaturze, bo zielona herbata powinna być zaparzana niższą temperaturą, bo inaczej wychodzi taka cierpka i ściągająca. A ekspres do kawy też może zaproponować nam naprawdę dobrą herbatę. Jak się ma do tego czekolada? No właśnie, wspominałam już, że to zależy od jej rodzaju, ale też od tego, skąd pochodzą ziarna. No właśnie, im więcej masy kakaowej, tym więcej kofeiny. Więc jeśli mamy do czynienia z bardzo ciemną czekoladą, wow, tu mamy na przykład setkę, no to tej kofeiny będzie więcej. A jeśli mówimy o mlecznej czekoladzie, no to tej kofeiny będzie coraz mniej i coraz mniej. A jeśli trzymamy w ręku białą czekoladę, no to tam nie ma kofeiny wcale. I może można by było powiedzieć, że to jest właśnie czekolada dobra na dobranoc. Chociaż uważajmy na cukier, bo to on też nas potrafi fantastycznie pobudzać. I tutaj dochodzimy do momentu, który jakiś czas temu totalnie rozwalił moją głowę, bo okazało się, że nie tylko zawartość masy kakaowej ma tutaj znaczenie, ale to, skąd pochodzą ziarna. Bo wiele badań pokazuje na to, że ziarna, które pochodzą z Peru, z Ekwadoru i z Wenezueli, to są najbardziej kofeinowe ziarna. Więc jeżeli na przykład producent pochwalił się i powiedział nam, że mamy do czynienia z czekoladą z Peru, no to mamy duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie czekolada, która rano mocno nas pobudzi. A jeżeli wybieramy czekoladę z Afryki, na przykład z Gany, no to wtedy wiemy, że tej kofeiny będzie tam zdecydowanie mniej. Gana to jest takie miejsce, które w tych badaniach wykazuje najmniejszą zawartość kofeiny. Czy więc w ogóle ma to znaczenie, czy rano sięgamy po kawę, czy po czekoladę? No jednak ma, ponieważ czekolada w odróżnieniu od kawy ma też teobrominę, która działa na nas wręcz chillująco i uspokajająco i neutralizuje nam trochę to działanie kofeiny. To jedna ważna sprawa. A po drugie, 75 mg kofeiny, które może zawierać taka tabliczka czekolady z Peru, no to jest właśnie cała tabliczka. I żebyśmy dorównali zawartości kofeiny w filiżance kawy, musielibyśmy zjeść całą tabliczkę takiej czekolady z Peru, takiej mocnej czekolady z Peru. No a to jest, przyznam szczerze, sporo czekolady, no i też sporo kalorii, ale decyzję pozostawiam Wam. Myślę, że idealnym rozwiązaniem może być tutaj połączenie tych dwóch niesamowicie przyjemnych światów i po prostu rozpuszczenie kostki czekolady i popicie gorącą kawą. To jest już ideał. Ale możemy też pokusić się o coś zdecydowanie bardziej ekstrawaganckiego. Rozpuszczamy czekoladę w małej miseczce, moczymy w niej górę filiżanki, przekręcamy, aby czekolada spłynęła po jej brzegach, a następnie robimy w niej kawę. Potem, dotykając filiżanki ustami, najpierw czujemy czekoladę, a potem smakujemy kawę.
Pamiętajcie jeszcze, że dobra kawa i dobra czekolada smakuje najlepiej w dobrej porcelanie. Ja dzisiaj mam ze sobą jedną z moich ulubionych polskich porcelan, Maria Paula, która też jest partnerem w mojej książce, którą niezmiennie i nieustannie Wam polecam. Jest czekolada i żyjstolet. Czeka na Was i poleca się na wszystkie weekendowe poranki i wieczory. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję, że spędziliście ze mną ten czas i oczywiście zapraszam na kawę i czekoladę, bo nie wierzę, że nie macie teraz na nie ochoty. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy lubicie takie czekoladowo-kawowe połączenia. Jak smakuje Wam to połączenie najlepiej i od czego tak naprawdę lubicie zaczynać dzień? A może macie jakieś swoje pomysły na takie czekoladowo-kawowe kombinacje? Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Thank you.